początki zrodziły się właśnie w Poznaniu. Inicjatorem sportu dla osób niepełnosprawnych była pani docent Janina Tomaszewska z Kliniki Ortopedycznej profesora Degi, ówczesna adiunkt tamtej kliniki. W 1956 roku zaproponowała taki pierwszy turnus, on się jeszcze nazywał leczniczym, w ośrodku naukowym naszej kliniki w Cieplicach Śląskich. I tam amputowani uczyli się jeździć na nartach. Chodziło o to, żeby wykorzystać sport do usprawniania. No i tak to się po prostu zaczęło. Sięgnijmy do archiwum. Pan profesor rozpoznaje te zdjęcia sprzed lat? To już jest rok 1958, Bukowina Czaczańska. I wolę sobie wyobrazić, że właśnie na takim turnusie w Cieplicach Śląskich zapoznałem jednego z prezesów ZSI, Spółdzielczości Inwalidzkiej, który mi mówi, że my mamy swoje ośrodki w Bukowinie Taczańskiej. Tam rozpoczęliśmy w 58, a to już jest 59 rok, ośrodek startowski. W międzyczasie dołączył się start jako taki i podpisana została umowa między Spółdzielczością Inwalidzką i startem o prowadzeniu zajęć dla sportowców. To jest Wisła. Panie Edwardzie, ile lat pan już jest związany ze sportem? Proszę pana, pan profesor jest moim szefem. W 61 roku zatrudnił mnie w poradnie rehabilitacji zawodowej inwalidów. No i dołączyłem do tej na razie małej grupki działaczy sportowych. No, zrobiliśmy ogromny skok przez 2 lata, bo w 63 roku w Poznaniu po pierwsze przygotowaliśmy drużynę, pierwszą ekipę w historii Polski poza głuchymi, która wystartowała za granicą w Lińcu. 12 osób, pan profesorze był osobą towarzyszącą i kierownikiem tej ekipy. Proszę panów, to prawie już 50 lat tej przygody ze sportem. No tak, tak się składa. Tak. Ale przepraszam, proszę zwrócić uwagę w tej chwili na ekran. Tam jeżdżą niewidomi. To są całkowicie... pływakami startu Poznań. 5 olimpiad, nie tylko zaliczyłem, ale zdobyłem na nich medale. Ile medali pan zdobył? No, nie pamiętam. Aż tyle tego było? No, było, z każdej no, olimpiady. Proszę państwa, to nic, tylko bić brawo. Panie Pawle, kiedy pana tutaj tak prywatnie, poza kamerą spytałam o ilość medali, to też pan nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie. Dokładnie. Na każdych zawodach zdobywamy znaczną ilość medali. Samo dotyczyło Mirka, na każdej olimpiadzie parę medali, to się później nie pamięta. Jeżeli 5 olimpiad, na przykład Mirek startował, to trochę trwa. Jeżeli na mistrzostwach Polski, czy jakichś innych zawodach, na przykład mistrzostwach świata startujemy, to też przeważnie 5 startów. No i to tak, tyle lat już pływamy, to tak zapomina. Ja myślę, że bardzo dobrze panowie pamiętacie przepłynięcie kanału La Manche. Tam płynęła sztafeta. Ile osób? Sztafeta liczyła 6 osób. Rzeczywiście był to życiowy wyjazd, można powiedzieć.
bo nie każdym zresztą udawało się przepływać. No, kanał jest nazywany również diabelskim kanałem, z racji tego, że nie każda ekipa, nie każdy zawodnik przepływa. To, no, my mieliśmy to szczęście, że nam się udało. Jak długo przygotowywaliście się panowie do tego startu? Pomysł był w 1992 roku. W 1994 startowaliśmy, czyli płynęliśmy kanał La Manche. To było około 2 lat. 2 lata przygotowań. 2 lata przygotowań. W tym już także zaczęliśmy wtedy brać udziały w maratonach pływackich. Maratonach pływackich, które były z pełnosprawnymi zawodnikami. Jeden z pierwszych w 1993 roku imieniem Mazura odbywał się na jeziorze Malta. Zawodników ukończyło tylko, pamiętam, 6 na długim dystansie, w tym Mirek na trzecim miejscu z pełnosprawnymi. Także już byliśmy wtedy w 1993 roku zahartowani, wytrenowani. Proszę nam opowiedzieć, jak długo płynęliście przez kanał La Manche? 12 godzin i 55 minut. Co prawda była co godzina zmiana. Inny zawodnik wchodził do wody. Każdemu udało się tę godzinę przepłynąć? A musiał. Nie było wyjścia już wtedy. A gdyby się nie udało, to co? To trzeba byłoby przerwać ten wyścig? Tak, wtedy byłoby, próba przepłynięcia byłaby nieudana. Wszyscy z powrotem na łódkę, do brzegu i następne 2 lata się przygotowywać. Także to musieliśmy po prostu do perfekcji się przygotować. A czy był taki moment, że na przykład pan miał ochotę się wycofać? Zaraz na początku. Startowaliśmy o 2 w nocy, to znaczy 2:14. Zaczęło padać, ciemno, zimna woda, 14-16 stopni w tych granicach. Zaczyna w oddali widać, że jest błyskawica, więc pogoda, czekaliśmy przez 2 tygodnie na start. Pogoda była piękna, startujemy, a tu jest deszcz, zimno, ciemno. Mam, jako pierwszy startowałem, w związku z tym miałem największy dylemat, musiałem dojść. Byłem najbardziej sprawnym w tym momencie zawodnikiem ze wszystkich biorących udział. W związku z tym byłem pierwszym startującym. Łódka się zatrzymała 50 metrów od brzegu, musiałem dopłynąć do brzegu, wyjść za linię brzegową. Stanąć na tym brzegu, podnieść rękę, dostałem sygnał od startera i ciach do wody. Tak po rekord świata biegała na dystansie 200 metrów na Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney Anna Szymul. Podobnie jak wiele jej koleżanek i kolegów, Ania wykorzystała szansę, jaką dzisiaj sport stwarza młodym ludziom. Zwiedziła pół świata, włada 2 językami obcymi, wkrótce ukończy Poznańską Akademię Wychowania Fizycznego. Ma ambitne plany, chce wystartować w Atenach, podjąć nowe studia i założyć rodzinę. Słusznym powodem do dumy było 8. miejsce w świecie w klasyfikacji medalowej Polaków w Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney. Nie można nie wspomnieć, jak olbrzymiego wysiłku trzeba, aby uprawiać wyczynowo sport. Zawodnicy trenują z taką samą częstotliwością i obciążeniami jak pełnosprawni. Proces treningowy musi być przygotowany profesjonalnie, wspomagany przez specjalistów medycyny sportu, rehabilitantów i psychologów. Igrzyska paraolimpijskie zmieniają swój charakter, są coraz bardziej podobne do olimpijskich. Państwa całego świata, doceniając walory promocyjne sportu niepełnosprawnych, oczekują od swoich reprezentacji jak najwyższych lokat. Jaka przyszłość czeka ruch paraolimpijski? Opinie są zgodne. Nastąpi jego integracja z systemem sportu osób pełnosprawnych. Proszę Państwa, ze mną są w tej chwili pani Anna Szymul i pan Andrzej Wróbel, lekkoatleci Startu Poznań. Pani Aniu, przypomnijmy pani specjalność sportową. To są sprinty lekkoatletyczne, 100, 200 i 400 metrów. Który dystans lubi pani najbardziej? 200 metrów. Mimo tego, że trenuję pod 400 właściwie cały cykl roczny, ale jednak 200 jest moim ulubionym dystansem. Panie Andrzeju, pana specjalność to również biegi. Czy te same dystanse? Nie, biegam na średnich dystansach, na 1500 i na 800. Przypomnę, proszę Państwa, że pani Ania zdobyła 3 medale na Igrzyskach w Sydney. Pan Andrzej zdobył 5 medali olimpijskich, ale pan był kilkakrotnie na olimpiadzie. Tak, byłem na 3 olimpiadach, od Barcelony począwszy do Sydney. Czy pamięta pan swój najtrudniejszy bieg? Mój najtrudniejszy bieg to było w Berlinie w 1994 roku na Mistrzostwach Świata. Cały sezon trapiły mnie różne kontuzje, nie mogłem się przygotować tak jak chciałbym. Było bardzo gorąco, rywale oszukiwali, to znaczy udawali silniejszych niż byli w rzeczywistości. Nie mógł pan też udawać, że jest pan silniejszy? Dawałem, ale na półmetku rozwiązał mi się but i sznurówki mi się telepały pomiędzy nogami. Typowa złośliwość rzeczy martwych. Na
No i ten bieg skończyłem na 7 miejscu, tak więc to był najgorszy bieg. To najgorsze pana miejsce w takim starcie to 7, tak? Tak. No to ja bym życzyła wszystkim takich złych miejsc. Programy oparte o najnowsze światowe wzorce są nadzwyczaj skuteczne. Co może młodego, niepełnosprawnego człowieka bardziej ekscytować i pobudzać do aktywniejszego życia niż perspektywa uprawiania dynamicznych gier sportowych, narciarstwa, nurkowania czy wspinaczki? Jest w Poznaniu przy ulicy Zacisze takie miejsce,